narodził się z Boga. Wiecie, ludzie mówią Jezus, 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 ale nie każdy wierzy, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, tak? A każdy, kto wierzy, bo kto uwierzy w Jego imię, zbawiony będzie. Kto uwierzy. To jest takie proste, zobaczcie. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, dalej, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Każdy, kto kocha Ojca, kocha Jego dziecko. Wiecie, kiedyś dostałam takie pojęcie właśnie Bożej rodziny i tego i dzieci Bożych, nie? Że nie każdy, kto mówi, że jest Twoim bratem, jest Twoim bratem. Ale ten, kto słucha i wykonuje Boże Słowo, tak? Czyli Bożą wolę. Więc może niektórzy mówią, że narodzili się z Boga i że są Twoimi braćmi, ale jeżeli widzisz, że on w swoim życiu nie żyje Bożym Słowem, to nie wie, czy jest moim bratem, tak? Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. W tym bowiem przejawiła się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, a Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. Dlaczego? Bo jeżeli wynikają z miłości, to nic nie może być dla Ciebie uciążliwe ani za trudne. Jeżeli coś wynika z miłości, to wiecie co? Ja nie wiem, ale z miłości człowiek zdolny jest robić różne rzeczy. Nawet z takiej ludzkiej, jak tak pomyślimy, nie? To nie jest dla Ciebie za trudne, że coś komuś podasz, zrobisz, za niego posprzątasz, bo to będzie z miłości. To nie będzie z przymusu i z manipulacji, nie? Dlatego, jeśli my mówimy, że kochamy Ojca, to będziemy kochać Jego przykazania, czyli Jego Słowo. A jak będziemy kochać Jego Słowo, to będziemy je wypełniać. I to nie będzie dla nas za trudne. Mamy w miłości wzrastać, bo Bóg, zobaczcie, Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, czyli siebie, i dla Niego nie było trudne pójść na krzyż z miłości dla Ciebie. A my mówimy, że coś, co mówi Bóg, na przykład jest dla nas za trudne. Troska jest grzechem. I my mówimy, to jest za trudne, ja się muszę troszczyć. A Bóg mówi, nie troszcie się o to, co będziecie jeść, o to, co będziecie pić, o to, w co się przyodziewać będziecie. Jego przykazania nie są trudne i nie są uciążliwe. To jest tylko decyzja naszej woli. Jeżeli Bóg mówi, radość Pana jest naszą siłą, to smutek jest grzechem. Jeżeli mówi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, to gniew jest grzechem. To wszystko robimy jakby wbrew Bożym przykazaniom. Dlatego, że mówimy, że to jest za trudne. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że to nie jest za trudne, tak? Więc my decydujemy, tak? My musimy podjąć decyzję, że my będziemy słuchać i wypełniać. Nie będziemy tylko słuchaczami, ale będziemy też wykonawcami Jego Słowa. To jest decyzja, do decyzji przychodzi łaska, tak? Jak powiesz, że masz prawo się troszczyć, albo masz prawo się gniewać, albo masz prawo być smutny, to będziesz
grzeszył tak naprawdę. Będziesz robił wbrew temu, co mówi Bóg. Nie? Czyli w tym się przejawia miłość, kiedy wypełniamy Jego przykazania. W tym się przejawia miłość. Jak mówisz, że miłujesz Boga, to znaczy, że miłujesz to, co On mówi. Tak? Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Boże, że Twoje przykazania nie są trudne, że Twoje przykazania nie są uciążliwe, że wszystko to, co Ty mówisz, jest dobre. Dziękujemy Tobie. My Ci dziękujemy za to, że Ty się o nas troszczysz, że Ty wszystko widzisz, że Ty nam we wszystkim pomagasz. Dziękujemy Tobie, Boże, że Ty prostujesz nasze ścieżki. Dziękujemy Tobie, Jezus. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Ciebie. Ogłaszamy, że mamy to, co Ty mówisz, że mamy. Ogłaszamy, że możemy to, co Ty mówisz, że możemy. Ogłaszamy, że w Tobie wszystko jest możliwe. Dla tego, który wierzy, że w Tobie jest wszystko możliwe. Usza kita hala rama na najra. Isza hala rama na najra. Kita hala rama na najra. Ojcze, gromimy wszelki strach. Gromimy wszelką niewiarę teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. Wszelkie kłamstwo w tym temacie. My teraz przeklinamy i wstrzymujemy kota hala Jego działanie. Ty jesteś naszą siłą. Ty jesteś naszym życiem. Ty jesteś jedyną drogą. Radością naszą jesteś. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Uwielbiamy, wywyższamy Ciebie, Królu. Tobie chronię się. Zwyciężone z pokolenia Judy, Twoje próby
Oh, 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 oh
śmierć i moc, Jezus jest Panem. Halleluja! Powiedz te czasy, Króla Król jest. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus łamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. Halleluja! Powiedz te czasy, Króla Król jest. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus łamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. Thank you.
Zawsze
Thank you.
Oh,
Święty Bóg,
jesteś godzien. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien przewieźć ci. Twoja krew, Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien przewieźć ci. Święty Bóg, na tronie swym, jesteś godzien. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien wszelkiej czci. Twoja krew, Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien wszelkiej czci. Święty Bóg, na tronie swym, jesteś godzien. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien wszelkiej czci. Twoja krew, Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien wszelkiej czci. Twoja krew, Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Święty Bóg, Twoja krew, Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Święty Bóg, sługa król, jesteś godzien wszelkiej czci. Twoja krew, Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie nigdy. Jezus, Twoja krew, nie zawiedzie mnie.
Jak wielki jesteś.
Thank you.